Dzień dobry Państwu. Nazywam się Katarzyna Kropkowska i jestem posłanką na Sejm z Nowej Lewicy. I chciałam przede wszystkim zachęcić Państwa, a wręcz prosić, czy nawet zobligować, żeby w najbliższych wyborach 15 października każda z Pań, każdy z Panów, każdy z nas poszedł i oddał głos. To naprawdę są bardzo ważne wybory, najważniejsze od 1989 roku. Ja jestem w Sejmie w tej kadencji po raz pierwszy, wcześniej długo byłam radną miasta Poznania. Zawsze byłam związana z edukacją w różny sposób. Jestem też zawodową nauczycielką, akademicką, szkolną. I edukacja klimatyczna, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja seksualna jest czymś, o co zawsze walczyłam i walczę. Będąc w Sejmie składałam wnioski do budżetu państwa, żeby były środki na tą edukację. Nie muszę przecież nas wszystkich przekonywać, że katastrofa klimatyczna stała się faktem. Jest susza w Polsce, są huragany, musimy zacząć działać. Czas na czekanie się skończył. Jeżeli chcemy zostawić ziemię naszym wnukom, naszym dzieciom, taką, w której da się mieszkać, musimy zacząć działać i edukować nas, przyszłe pokolenia w tym temacie. Jeszcze raz, idźmy na wybory.